Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany 23 października 2023 roku, około godziny 18.30. I dziś kontynuujemy sobie pracę na farmie. Ten odcinek nagrywam zaraz po poprzednim, nie grałem pomiędzy nimi. Także generalnie dziś będziemy sobie też działać między innymi z zbiorem tych kostek. Chociaż myślę, że powinienem najpierw skoczyć na tamtym polu. Chociaż generalnie i tak JCB będzie pewnie jeździł z kosiarkami, więc dopóki nie pozbieram tych kostek, to i tak tutaj nie będzie nikt tego kosił, nie? No ale zbierzmy już najpierw sobie. Te kostki w takim razie. Ostatnio już też zaczęliśmy sobie przewijać czas. Od lipca właśnie, po zakończonych tych wszystkich pracach polowych, gdzie też właśnie po odcinku sobie dokończyłem owijanie tych kostek, żeby już tu was nie zanudzać tym wszystkim. Dobra, zbierę elegancko i tu chyba są trzy ostatnie, tak, na tym polu. To tam w krzakach już miejmy nadzieję, że nie ma. 2, 4, 5. Dobra, jeszcze 4 wejdą, tak? Większość tych kostek trzeba będzie też do magazynu wrzucić. Gdzie też są dwie ostatnie kostki ze słomą, które też trzeba będzie pościelić krową. Tak to aktualnie wygląda. No dobra, więc też musimy się za chwilę przejechać. Palety też transportujemy. Belki, karmiliśmy krowy. Słomy trzeba pościelić. A także tej roboty jest naprawdę sporo. Dobra, to pijmy się do Ichwara. Tu czekamy jeszcze na dwie palety ostatnie. Ach, tylko jest pewnie już maksymalna liczba palet. I dlatego one się tu nie wyjmują. Chociaż powinny, nie? Są tu. Po dwie palety około. Tylko znowu osiągnąłem limit. Zastanawiam się, czy bele też się liczą do tego. Bo jeśli tak, no to sobie schowamy za chwilę dwie belki i dwie belki doładujemy i jeszcze tutaj do pełnej przyczepy dolecimy i za chwilę te belki tutaj rozładujemy do magazynu, no bo większość właśnie trzeba będzie tak zrobić, żeby tu nie lagowało, nie zajmowało miejsca. No, tego nie było w planach. Generalnie. Może sobie tamtej strony zawińmy, żeby to potem w lewo wjechać. No wiadomo, dużo jest tych palet i u owiec, i z chlebem. Tu można też sobie zatankować. Na komputery też mi się zdarzało, że to będę potrafiło właśnie podczas takiego rozładunku bugować i właśnie nie mogę wcześniej przerwać składania, tylko muszę poczekać, jeszcze złożę i dopiero potem rozłożyć. Dobra, jak tam te palety? Te palety są razem z belkami? Chyba nie. Ale te są osobno i nie wyjmą mi się teraz tutaj. A szkoda, także muszę. Dwóch mi braknie, muszę wracać z niepełną. Z niepełną tutaj przyczepą. Przejdziemy się jeszcze do mylczarni, trzeba się przejechać. No i w mylczarni jest też pełno palet, nie?
że jest po prawo, akurat tam jest. To też trochę omijaków było przy zbieraniu tej trawy. No ale całkiem sporo mam teraz tych kostek. Na jeden miesiąc potrzeba około dwie kostki. Do paszowozu wchodzą cztery kostki i starczają właśnie na dwa miesiące. Pewny paszowóz. No czyli przez takie cztery miesiące przewijania właśnie. Gdzie to jest właśnie taki czas rośnięcia. Zużywamy dwa paszowozy, czyli 8 kostek. Tak na trochę mi to teraz starczy. Wolałbym teraz, żeby nie było krasza. Nie ma też zapisu żadnego. No miejmy nadzieję, że nie będzie. Ok. Jakoś się udało. Jak jest limit palet, to też łowiec mogą się nie pojawiać. To jest też niezbyt fajne, nie? No, tak trochę jestem niezadowolony może z poprzedniego i z tego odcinka, bo myślę, że będą podobne jednak. Transport bel, palet, karmienie zwierząt. No ale sporo jest tej roboty, widzicie ile jest tych bel. Także kiedyś to trzeba zrobić jednak, nie? No i tu się właśnie też chyba nie robią nawet palety łowiec. Przez to, że jest limit palet, nie? Mam też 9, jeszcze 3 by weszły, także zejdziemy sobie do mleczarni. Może zejdziemy. Musimy troszkę jeszcze się oddalić od farmy. Że weźmiemy te 3. No i dobra, będziemy tak puścić. A w ogóle właśnie były zapotrzebowanie jeszcze, kurczę. Ja ostatnio miałem zobaczyć. Nie wiem na co. Na oliwki i na owiec tym razem, proszę bardzo. Supermarket i Pasze i Zboża Południe właśnie ostatnio. Było też zapotrzebowanie, miałem zobaczyć i zapomniałem. Owiec będę zbierał dopiero za miesiąc. No, cena jest niezbyt chyba wysoka. Wydaje mi się, że w grudniu jest najwyższa. Jest wyższa, a najwyższa to też fakt. Ale że jest wyższa niż właśnie teraz na zapotrzebowaniu. Ale też generalnie owiec będę do młynu pewnie na mąkę. Przewoził też pewnie od razu. Prosto z pola pewnie, nie? Dobra, za chwilę jeszcze puścimy pracownika do mleczarni jeszcze raz. Musimy też sobie ogarnąć jeszcze te belki z kiszonką. Kontynuować. Może zapiszemy sobie jeszcze teraz, zanim... Fajnie, że teraz nie będę musiał tej trawy zgrabiać, prasować, bo kosił będę. Jednak co te 4 miesiące, chociaż można było też 3. No ale właśnie co, 4 będę to robił. Nie ma zapisu, miejmy nadzieję, że krasza nie będzie. Dobra, jakoś się udało. Puścimy go tutaj do mleczarni, miejmy nadzieję, że da radę. Czy tutaj coś jeszcze musimy zrobić, zanim przewinę czas? Pomoglibyśmy sobie, no tu mamy chleb generalnie. No chyba do rana starczy. Ale w listopadzie już trzeba będzie po niego podjechać. Tutaj też ubrania się zaczynają gromadzić. Też trzeba będzie po nie podjechać. No a ten chleb ten wolał tu po prostu z punktu produkcji, nie? I tak jedną paletę tutaj, jedną przyczepę, 12 palet właśnie przywiozłem. Jednego roku i teraz drugiego roku. No bo są, jest 20 parę tysięcy litrów. Ponad 2000 litrów jest na miesiąc, także ponad 20 tysięcy litrów jest na rok. No i tyle tam się nie mieści, więc muszę jedną przyczepę 12 palet na rok tu i przywieźć do magazynu i potem właśnie już tu mam dwie w środku, więc właśnie muszę pamiętać, żeby ją sprzedać. Jeszcze chciałem zobaczyć cenę, bo też cena oleju rzepakowego mnie też będzie interesowała. Olej rzepakowy.
5. Słonecznikowy będzie tam dopiero w lutym, dokładnie. Luty, marzec nawet. 6,5 tysiąca, jest 5900 aktualnie, a tutaj 5700, tam około 6 nawet, 5700, 5900, około 6000 prawie nawet sprzedawałem. Teraz jest 5600, niecałe 5500 z groszami. No i to właśnie listopad, więc zobaczymy. 5600 powiedzmy, dobra, przewidzimy sobie do 5. Powinno być ok. Pewnie jeszcze teraz będzie ciemno. Dobra. Więc produkcja. Chleb jest prawie pełno, dobra. 39,5 tysiąca jest jeszcze mąki. Bawełny też jest sporo, to sobie jedną belkę od razu z pola przewieziemy, także spoko. No i może jeszcze raz sobie na tym polu bawełnę zasiejemy. W sumie. Chociaż może na dziesiątce bardziej. Zobaczymy, zobaczymy. Na dziesiątce jest tam ponad 2 hektary, więc ponad jedna belka wychodzi, nie? Więc mógłbym sobie tą jedną dozbierać do pełna. Tutaj na mąkę pójdzie jeszcze owiec. Właśnie do młynu. Tutaj jak tam też 4000 mleka i się kończy. Tutaj spoko. Tutaj gniewki też trzeba będzie opróżnić. Słomy dowieść. Karmienie kur, to akurat nie jest problematyczne. A i też jajek trzeba będzie w jedną paletę zabrać. Znaczy podejść, się wysypuje, proszę bardzo. Elegancko. Kura już pędzi. Kura już pędzi. A cena jak tam? Pięć 700. Targ rolny. No troszkę daleko jednak. W supermarkecie mam tu bliżej, koło farmy. No ale zobaczymy, także jeszcze poczekamy sobie do późniejszej części tego listopada. Na razie jeszcze cena rośnie, więc jak się zrobi jaśniej, to będziemy też mogli sobie zwolnić czas. Puścimy już tu kombajn, jeden na owies, jeden na bawełnę. Sos też będzie słomał potem do sprasowania. No, także zaczyna się robota. No i też pracowanie będę musiał samemu ogarnąć. Nie puszczę tu pracownika niestety. Chociaż w farmingu 16 chyba jeszcze z tego co pamiętam dało się to zrobić, nie? To już niestety nie. No szkoda, już się jaśniej robi, 8 godzina, elegancko. Zobaczymy też ile mi tego owsa tu sypnie. Elegancko. 5750. Dobra, na razie tak sobie zwolnimy czas, żeby tu się nie musieć skupiać na wszystkim. Jeszcze. Co my tu wkręcają, że już miejsca nie ma. Jak miejsce jest, jeszcze na dwie palety. Może tutaj? Nie bardzo. Drodze. To za chwilę, tu jeszcze dopełnimy ten proszowóz. No i jedną przyczepę bym chciał jednak, ostatnio też był fail na odcinku. Z rozładowaniem tej, o tej strony sobie zaczniemy myślę. Z rozładowaniem tej właśnie jednej przyczepy. Sobie włączymy. Niech się zacznie rozkładać, chwilę to trwa, dobra już się włączył.
wypuszczamy go nawet troszkę w prawo z małym zapasem. No i tu już niedługo będzie jedna belka już pełna. Także zaczęliśmy sobie właśnie od owsa na pole numer 4 i od bawełny na pole numer 5. Zbiory. No, trzy pola na koło. Tutaj. Koło farmy, te małe mamy. No, łącznie 2 hektary, nie? One mają około. Łącznie około 2 hektary mają te wszystkie trzy pola. Prawie że 2 hektary. Tej trawy tu kosze. Na 10 mamy soję i na 17 do prawej. Największe pole na mapie, też kupione niedawno przeze mnie, mamy sorgo. Także wszystkiego po trochu. Zobaczymy też, ile tego owsa sypnie. Dobra, ten. Landini, w sumie Landini może. Chyba śmigać. Oj, zaczepiłem się. Landini może chyba śmigać z kosiarką ewentualnie, nie? Tylko gdzie teraz odczepię ten siewnik. No, może tutaj koło. O, tu. Landini jest tam 10 chyba. Odczepiaj, troszkę może za późno. Cofniemy sobie jeszcze ten silnik bardziej pod bok damy. 10 koni chyba ma mniej ten Landini niż JCB, nie? Potem praskę chyba też JCB wyciągał, więc. Więc kosiarki może faktycznie ciągać Landini. Dobra, puścimy go od tej strony, potem też trzeba będzie objechać te pola. Dookoła, nie? Pól. Też będę musiał zrobić samemu. Tam jeszcze mam belki do zbioru. Póki co tym JCB-kiem, także już tu niech sobie pracownik śmiga. No zawsze to więcej będzie trawy. Jak sobie będziemy też kosić dookoła. Ale fajnie, że teraz przez kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt miesięcy nie będę musiał tej trawy zbierać. Także kilka razy dobre sobie skosimy, nie? Środka też troszkę sobie możemy pozbierać. Tak to wygląda. Mogę sobie mapkę otworzyć. Także to pole sobie najpierw wyzbieramy. Trzeba też do odbioru owsa, tu już właśnie trzeci przejazd chyba kończy, tak pracownik? Po drugiej stronie drogi. Trzeba zestaw ogarnąć do odbioru. No mamy tam w sumie Newholanda wolnego, aczkolwiek on jest z kultywatorem podpięty i też faktycznie po rozdawaniu gniówki trzeba będzie też te pole skultywować po bawełnie. Ostatnio tutaj jakoś tak ciężko ma ten JCB, nie? Tą przyczepą. Ciężko, ciężko. Dobra, ostatnia kostka i spróbujemy sobie tą przyczepę wyładować tam koło obory. Także też jak nie wiecie, jak to zrobić, bo też były takie komentarze, no to. Ups, to za chwilę to pokażę. Chociaż nie zawsze się ładuje w tym miejscu, w którym bym chciał. Jak też można było zauważyć w poprzednim odcinku. 2, 4, 6, 7, ok. Schowamy sobie ramię, żeby być węższym i żeby mieć też więcej czasu. No i teraz to trzeba uważać.
dobrze wymanewrować, najlepiej się rozpędzić. No w linii prostej sobie już nie będę skręcał, żeby nie zwolnić. No to będzie chyba lepiej. Szybko, szybko, szybko. Okej. Pięknie, pięknie. No koło brudnika. Dalej to powiem szczerze, że ciężko by było nawet. Gdzieś dalej to by ciężko było, no ale to jest fajne miejsce. Akurat na taką jedną przyczepę. Także na pół roku około nam starczy. No i sobie też dopełnimy ten parzowóz, póki mamy tu blisko w miarę te belki, no i reszta już idzie do magazynu. Reszta już idzie do magazynu, jedną już ostatnio przyczepę do magazynu, może wyłączę na razie, sobie wrzuciłem. No to są akurat cztery. I chciałem tutaj tam też kolejnych jakichś blisko w miarę przenosić. Ale widzę, że tutaj są cztery już, także wystarczą. Sięgnie w łapie. Troszkę jest jednak z daleko, ale zawiniemy sobie. Okej, w łapie. Można wyłączyć, tylko że ja z tym chyba nie będę na razie wjeżdżał. Trzeba jeszcze słomę pościelić. Nie mam też poszło. Przyczepy samozbierającej teraz wolne niestety. Także muszę to zrobić z kostek jednak. Też w sumie nie wiem, czy nie lepiej by było jednak New Holandę na przykład. Pociąg jest troszkę wolny i też potrzebuje dużo miejsca. Zobaczymy sobie już tym Jodirem, jak go tak zapiliśmy. Nawet się tu w miarę na styk wyrobi. Kieszonki to ja to raczej nie zapakuję, nie? Ale możemy spróbować, zobaczymy. No i tu już trochę jeszcze wejdzie teraz na jedną przyczepę, ciekawe. O, to nawet nie ma włączenia żadnego. Łapię te kostki automatycznie. Z drugiej strony myślę, tu jest właśnie 14,1. Sporo z tego wszystkiego. Wełna też jest. 15 palet wełny. To sporo. Sprzedawaliśmy niedawno w... No to jest, sera jest mało, masło dużo więcej. Ponad dwa razy więcej jest masła, nie? No i słowa, na tym co mi zależy. Pewnie już też zbiornik ma prawie kombajn. No ale fajnie, już zaczęliśmy sobie to pola zbierać. Dlaczego ja podepnę John Deere'a potem? Nie ma nawet za bardzo potrzeby i nie ma nawet do czego go podpiąć, żeby już tam ewentualny siewnik, żeby można było tam śmigać, nie? No nie wiem, czy beczka ewentualnie do gniewki? W sumie można by było, nie? Dobra, to w takim razie, jak nie będę na razie rozlewał gniewki, chyba, bo tam prasowanie też trzeba będzie ogarnąć, no to odepniemy sobie i podepniemy do New Holanda przyczepę. Chociaż mogło być coś ewentualnie słabszego, nie? Jakiś to przeciągnik. Ale fajny, niezwrotny. Puszczę może pracownika. Zapis akurat, dobra. Także jeszcze raz. No nie wiem, gdzieś tu. A w ogóle za połową się skombań, elegancko. Szok nie będzie z tym owcem. Tak naprawdę. O, dużo będzie roboty z tym sprzedawaniem. Był zapis przed chwilą, tak? No to New Holland oczywiście jakiś ma problem ze sobą.
Niestety, dobra, ten może myślę jeszcze raz skoczyć do mleczarni. Damy radę. Damy radę, tak, damy radę. Nie wiem, które ten jedzie, ale spoko. A ten może jednak z tej strony będzie miał bliżej. Śmiesznie oni tu jeżdżą. Dziwno, nie mają tej drogi, nie wiadomo nawet jak. Na pewno jest akurat. Sporo też będzie tej słomy. Tu kłaska stoi, leży, uważaj. Na styk. No, wtedy już skończył to pole. Nieźle. Nieźle. No dobra, nie mam na razie za bardzo czasu objechać tego dookoła. Mam tam milion innych rzeczy. No, na przełaj było najszybciej chyba, nie? Do tego kombajnu. I tak. No, to niech idzie tak w takim razie. Ja muszę zebrać te kostki do końca, żeby tu posiarka za chwilę mogła wjechać. Ona chyba akurat też przejeżdża z pola na pole, nie? Sama. Z pola numer 2. 3 na pole numer 2. Chyba daje radę w ten sposób właśnie ogarnąć. No i dobra, jeszcze słomy trochę dosypiemy tą jedną kostkę. To jest ogólnie już reszta słomy, którą tu miałem w magazynie, także dobrze, że teraz zasiałem właśnie coś na słomę, żeby mi jej nie zabrakło. Ciekawe też jestem, ile mam obornika, bo ostatnio go nie rozrzucałem, no ale też można go więcej jednak składować, nie? Więc też się z tym nie spieszę. Ale się rozpadało mnie. 19 godzina. Także też prawie 28 minut odcinka. Trzeba będzie niedługo kończyć. Dobra, z jednej strony fajnie jest ten JCB, że jest taki zwrotny. Czasem to faktycznie pomaga, jak tam trzeba się szybko zbliżyć albo oddalić. Wejdzie to wszystko na raz. Chyba jedna zostanie, nie? Dobrze mówię? 2, 4, 6. No, jedna chyba zostanie. To może sobie ją zgarniemy do paszowozu, jakby tam się miejsce zrobiło. No, bo w sumie wystarczy tylko troszkę. Tylko trochę wystarczy wysypać. Nie zwróciłem uwagi, ile tu jest. O, jedna kostka chyba wejdzie akurat. Reszcie nie, niepełna, ale no tam troszkę wystarczy, że ubędzie. No i generalnie nie wiem, czy dobrze, że ja teraz rozładowuję tą. No dobra, bo mógłbym sobie zostawić na przyczepie te belki i potem je tak samo tam dowieść. No ale muszę słomę zbierać tą przyczepą, więc sobie jednak wyładuję je. Jednak sobie je wyładuję. Ups. Pięknie. Trata panowania. No, pięknie. Teraz nie mogę tam za bardzo wjechać z triggera, bo te belki się wyładują obok. Dobra. Niech się składa. Wyładuję. Odczepimy sobie w takim razie. Na razie tą przyczepę. Tę przyczepę tutaj. Trochę chyba za blisko od owijarki. No, to się wszystko zbliżyło do siebie. Może cofnijmy trochę to. O, ciężka sprawa. Teraz ta skrabiarka za blisko stoi. I tu w ogóle jest jeszcze jedna. Pierwsza belka będzie pewnie. Ja to w ogóle
nie podjechałem, jeszcze nie odebrałem od niego. Dobra, niech stoi na razie tu. Pierwsza belka będzie pewnie trawy, tu jeszcze musimy słomę ogarnąć. Ten sobie zbiera elegancko, już tam kostkę wyładował, także też trzeba będzie ją sprzątnąć i zawieźć do przędzalni. Tutaj przyjechał sobie zestawik i musimy podjechać oddawać od kombajnu. Ale generalnie też trzeba kończyć odcinek, bo już ponad 30 minut, proszę Państwa. I widzicie, jak to jest. Taka to robota. Złota robota podobno. Na jedną przyczepę to mi to raczej nie wejdzie, znaczy całe pole, nie? Dobra, tutaj 2, 4, 6, 7 palet jest tylko. Ale zgarniemy je. Łowiec to chyba za dużo teraz nie ma. O, 3 palety niby. Dobra, to zajdziemy jeszcze po te 3 palety do owiec. No ale tam dwie by jeszcze weszły. Pomyślałem, żeby sobie do olejali teraz pojechać, ale nie. Zajdziemy sobie tutaj do owiec. W takim razie. No i tam będzie chyba prawie 20 palet już wełny. W magazynie nieźle, nie? Aby tej pojedynczej niepełnej nie wziąć. Także zrobimy sobie to tak ostrożnie. Dobra, ten niech wraca na... Falmy gdzieś tu. Ten tu powoli się spina. Ten za chwilę jedzie na słomę. Ten po... Motorowanie słomy. Ten jeszcze po kostkę słomy i przepinka i... I tam jeszcze z belami jest parę rzeczy do zrobienia. Dobra, myślę, że w kolejnym odcinku już sobie to dokończymy. 32 minuta wybija. Także na dziś będziemy kończyć. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobał, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia Wam życzę, do następnego razu. No i trzymajcie się, pa pa! Ale dużo się teraz na tych polach dzieje, nie? Sporawo. Także na razie do następnego.